Cześć, jest ze mną trener Gęsi Zielonka, Michał Łęcki. Trenerze, czego spodziewa się trener na turnieju półfinałowym juniorek młodszych? Spodziewałem się przede wszystkim mocnej rywalizacji. Już na tym etapie nie ma słabych drużyn. Mamy akurat mocną grupę. Wydaje mi się, że będą zacięte mecze, a same rywalizacje o to, żeby awansować, a tylko trzy drużyny awansują. Okej. Na co kładliście nacisk w ostatnich przygotowaniach? W ostatnich przygotowaniach dołożyliśmy jeden trening fizyczny, także cały czas rozwijamy się pod względem fizycznym. Trochę też przyspieszyliśmy swoją grę, mała modyfikacja w piątkach, a więcej szczegółów nie chcę zgadzać. A jak ocenia trener szanse dzięki Gęsi na awans? Myślę, że szanse są spore, mamy mocną ekipę, mamy ambicje w tym sezonie. Dosyć duże, ale tak jak mówiłem, no, będzie to trudny turniej, nie chcę nic zapeszać. Jedziemy tam, wiadomo, po awans, ale musimy się skupić na każdym meczu i dowieść ten awans od początku do końca. Rozmawiał ze mną trener Gęsi Zielonka, Michał Łęcki. Dziękuję bardzo. Cześć. Trzymajcie kciuki.